W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy Rafa Mówi i będzie to zimowa edycja, w której widzowie będą musieli wykonywać moje rozkazy, bo jeśli ich nie wykonają albo wykonają, kiedy nie będzie mojej komendy, będą musieli nas pożegnać. Cały odcinek jest podzielony na rundy, także jeśli chcecie poznać każdą z nich, oglądajcie do samego końca, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, no i wpisujcie kod Evela do sklepu. Okej, no to pierwsze zadanie. Rafa Mówi, podskakujemy. Rafa Mówi, totalny bezruch. Podskakujemy. Dobra, no i bardzo mi przykro, mamy pierwszego koteczka. Pozdrawiamy koteczka, idziemy do drugiego zadania. Zapraszam, wszyscy przeszliście. Rafa tutaj powiedział, żeby każdy sobie wybrał swoją skrzynkę. Każdy ma swoją skrzynkę i wśród widzów jest jedna osoba szczęśliwa, ponieważ jeśli będzie miała Chuck Jaga, będzie mogła przejść kolejne zadanie bez tej jakby robienia go. A osoba, która będzie miała puszkę, będzie musiała nas pożegnać. I teraz ja będę podchodził po kolei i będziecie przy mnie otwierać. Koleżanko moja, no pokaż, co masz. Dobra, jest spotka, czyli zostajesz. Nic ci się nie dzieje. Stój, weź sobie ją do ekwipunku. Mamy kolejną panią. Rafa Mówi, otwórz. Okej? Okay? I pamiętajcie, że to jest Rafa Mówi. Otwórz skrzynkę. A było Rafa Mówi? Nie było Rafa Mówi, mistrzu. Otwórz skrzynię. Dobrze, bardzo dobrze, o to chodzi. Rafa Mówi, podskocz. Dobra, Rafa Mówi, możesz otworzyć skrzynię. Okej? Okay. No przechodzisz dalej. Rafa Mówi, możesz otworzyć i ty też. W dwójkę otwierajcie, no. Rafa Mówi, ty też otwieraj. Snowbando, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, byku. Okej, okay, przechodzicie. Rafa Mówi, te trzy skiny otwierają. Tutaj piżamka, tam i tutaj. Dobra, też przechodzą. No robi się coraz ciekawiej. Rafa Mówi, możesz otworzyć. Okej. Okay. I teraz tak, otwórz skrzynię. Dobrze, Rafa Mówi, otwieraj. Dobra, i co się okazuje? Ty, ale tutaj nie ma ktoś skrzynki. Ktoś tu uciekł chyba, albo było za dużo skrzynek. Może ja coś zrobiłem źle. Rafa Mówi, otwórz skrzynkę. Ej, co jest? Ciastek, Rafa Mówi, otwieraj. Co będzie miał ciastek? Co jest grane? To gdzie jest Chuck Jack? Rafa Mówi, otwórz. Rafa Mówi, otwórz tu. Aha, tutaj już nikt nie ma. To była puszka! Ej, ale jak to się stało? Gdzie jest Chuck Jack? Tu gdzieś był Chuck Jack. Ale jedną osobę mamy wyeliminowaną. Przechodzimy. No, nikt nie przechodzi do kolejnego zadania bez szwanku. Tutaj wam otwieram i teraz stop. Rafa Mówi, dwie osoby, które przejdą, jako ostatnie będą musiały odpaść. Jak wam powiem, to wtedy możecie przechodzić. Ja tutaj oczywiście mam swoje tutaj takie, o. Rafa Mówi, zaczynamy. I zobaczcie, oni muszą tutaj skakać i doskoczyć aż tam. Także no, zobaczymy komuś. No dawajcie, Rafa Mówi, dawać, dawać, dawać. No od nowa, Rafa Mówi, od nowa, jak ktoś... Ej, jak ktoś spadł, to od nowa, a nie wychodzi. Olix, co ty zrobiłeś? Słuchajcie, o, ryba spadł. Czekajcie, tam już są nas. Patrzcie się. Dobra. Ty, co jest? Oni tam nie mogą wpaść, czy co? Co jest grane? Patrzcie się. Czekajcie, może zniszczę to, żeby im było łatwiej. Dobra, mamy aurę, mamy tutaj, przeszli. Snowman tam stoi i nic nie robi. Dobra, dobra, mamy już parę osób. Rafa Mówi, totalny bezruch. Rafa Mówi, totalny bezruch. Rafa Mówi, kucamy. Podskakujemy. Ty, ale mistrzu, czemu nie kucnąłeś? Rafa Mówi, podskocz. Szymon, co jest z tobą? Rafa Mówi, możecie iść dalej. Ciastuś, dawaj, wyprzedzaj, mistrzu, bo jesteś jednym z ostatnich ze Snowmando. Chłopaki, dawajcie, Rafa Mówi, szybciej. Snowmando, lecisz, dobra, ciastek. Patrzcie, jak Snowmando szybko idzie. Daj. Oboje spadli. Rafa Mówi, proszę nie iść dalej. Proszę tam stać. Dobra, chłopaki. Nie wytrzymam. Rafa Mówi, totalny bezruch. Totalny bezruch. Okej, okay, słuchajcie, bardzo mi przykro. Kokosek, ty sierotko mała. Co się z tobą stało? Nie wytrzymam. Zobaczcie, mamy tutaj w kolejnym zadaniu kolejną lamę. I wtedy, kiedy ja ją otworzę, mamy fajne przedmioty do kolejnego zadania. I są to dokładnie balony. Rafa Mówi, każdy z was bierze balon. I teraz tak. Rafa Mówi, osoba, która będzie miała taki sam kolor, taki jak ja, przechodzi dalej. Rafa Mówi, napompujcie balon. Okej, okay, Rafa Mówi, wszystkie pomarańczowe balony do mnie. Okej, okay, Rafa Mówi, stańcie tutaj. Rafa Mówi, napompujcie kolejny balon, ale upuśćcie ten wcześniejszy. Okej. Okay. Puśćcie balony. Ryba, no ryba to zrobił pierwszy. Pamiętajcie, no musi być Rafa Mówi, co jest z wami. Okej, okay, Rafa Mówi, puśćcie balony. Okej. Okay. No.
No nie puścił, no. Dobra, Rafa mówi, ten kto będzie miał ten sam balon co ja, nie będzie brał udziału w kolejnej rundzie. No, czyli... czyli idziemy wszyscy do kolejnej rundy. Rafa mówi, każdy wybiera teraz lodowe krzesło. I teraz widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś bawiliśmy się w gorące krzesła, coś takiego. I wszystko polega na tym, że jest o jedno krzesło mniej niż widzów. Także jeden z nich już na swoje krzesło nie usiądzie. Więc musimy wyeliminować parę krzeseł nieużywanych. Rafa mówi, wtedy kiedy tańczy, wybiegacie naokoło i zajmujecie krzesła. Ty, byku, na dół, nie latacie po krzesłach, tylko naokoło. Jeszcze raz powtórka. Rafa, wszyscy z krzeseł. Rafa mówi, wszyscy spadamy z krzeseł. Biegamy naokoło za mną, patrzcie się. Naokoło to znaczy tak, Rafa mówi naokoło, to znaczy tak jak ja. Rafa mówi, wy biegacie, ja tutaj tańczę. Jak przestanę tańczyć, wy zajmujecie krzesła. Rafa mówi, proszę nie oszukiwać. Okej, okay. Totalny bezruch. Ja nie mogę. Ja wiem, że to jest dużo zadań na raz, ale no nie będę ich eliminował. Dobra, oj, uwaga, no. Ej, jest jeszcze jedno krzesło. Kolego mój drogi, bardzo mi przykro. Pusiek, ty się wypchałeś na czyjeś krzesło. Okej, okay, no to dalej, lecimy dalej. To jest bardzo fajne zadanie. Widzowie, jak wy byście chcieli brać udział, wpadajcie na Discorda, jest w opisie. Jeszcze trochę. Dobra, piłkarka, no mistrzu, bardzo mi przykro, face on star. Dobra, widzowie, mamy 5 osób. Rafa mówi, podskakujemy. Okej, totalny bezruch. No, jestem. Kucamy. Rafa mówi, kucamy. Wstańcie teraz. Zejdźcie z krzeseł i idziemy dalej. Dobrze, brawo, o to chodzi. Rafa mówi, lecimy do kolejnego zadania. Rafa mówi, osoba, która dojdzie ostatnia, parkurowo prezentami, no to będzie musiała się z nami pożegnać. Także 3, 2, 1, lecimy. Ja mam oczywiście tutaj swoją belkę. Rafa mówi, oczywiście lecimy. Tutaj no nie będę ich eliminować. Dawać. Jak ktoś spadnie, to od nowa. Dobra. O, tutaj no, skin za krzaka leci pierwszy. Dobra. Dobrze. I tu, zobaczcie, jemu się ręce już tak trzęsą. No i co? Mamy to. Pierwszy dochodzi pan. Skrzatowy skin. O, pani ciaste, do końca. Z powrotem, mistrzu, z powrotem. Dobra, i kto z nich? Już na pierwszym prezencie tam, że... No nie, ej. No mistrzu, jak doskoczysz? Dobra, myślałem, że nie doskoczy. Okej, okay, zobaczmy. Czy pani ciastek wytrzyma presję? Czy pani ciastek wytrzyma? Dobra. Dobra, no słuchajcie, jako że doszedł równo ze mną, niech będzie. Rafa mówi, macie 3 sekundy, żeby wybrać drzwi. Dawajcie, prawe czy lewe. Rafa mówi, jak już wybraliście, to stoicie. Teraz uwaga, proszę pani, zapraszam panią do mnie tutaj. Okej, okay. I to są drzwi prawe, które ciastek wcześniej nam pokazywał. I zobaczcie, kiedy je otworzymy, a tu wam zaraz pokażę. Tam są drugie drzwi, wejdźcie, ale nie otwierajcie kolejnych. Rafa mówi, wejdźcie, ale nie otwierajcie kolejnych drzwi. I zobaczcie, jedne drzwi prowadzą dalej, a drugie drzwi prowadzą do... Donikąd. Także kolego, żegnam cię. Rafa mówi skacz. Rafa mówi skacz. Dokładnie tak. Dobra, Kosta wyeliminowany. On już powinien wcześniej odpaść. Ostatnie 4 osoby. No i zobaczcie, chłopaki, tutaj mamy kolejną rundę. I teraz tak. Rafa mówi, kto pierwszy podskoczy, przechodzi do finału. Dobra, tutaj. Rafa mówi, kto pierwszy kucnie, odpada teraz. Okej, okay. Rafa mówi, kto pierwszy podskoczy, odpada teraz. Dobra, podskakujcie, cały czas podskakujemy. Rafa mówi, obróćcie się wokół własnej osi. Rafa mówi, kto pierwszy kucnie, przechodzi do finału. No tu równo, idź pan, pani narciara może iść. Rafa mówi, kto pierwszy napompuje balon, przechodzi do finału. Dobra, przykro mi kolego. I słuchajcie, mamy 3 osoby. I musimy dojść do finału poprzez losowość. Rafa mówi, jak wam powiem, pompujecie balon. I jeśli ktoś z was będzie miał takie same balony, przechodzi dalej. Rafa mówi, napompujcie balon.
Zielony, niebieski, różowy. Rafa mówi, wyrzućcie i jeszcze raz napompujcie. Pomarańczowy. Dobra, dobra, mamy, słuchajcie, mamy parę do finału. Było to bardzo losowe. I słuchajcie, Rafa mówi, otwieramy teraz lamę. Otwórzcie. Rafa mówi, wypijcie chagjagi. Jeśli nie macie HP, to możecie teraz wypić. Macie, także słuchajcie, uwaga. Rozdaję wam teraz pod iglu. I Rafa mówi, rozejdźcie się na boki, obróćcie się plecami do siebie. I Rafa mówi, ten, kto wyeliminuje drugą osobę, wygrywa odcinek. 3, 2, 1, lecicie. Rafa mówi, dawać. Możecie strzelać do siebie. Dobra, jedno trafienie. Słucham! To było takie szybkie. No i widzowie, mamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. I uwaga, kto to jest? Jest to R-Haxic Games. Jego kanał znajdziecie w opisie. Wpadajcie na te odcinki, zostawcie łapkę w górę, wpisujcie kod Evela. No i wpadajcie na Discorda, jeśli chcecie nagrywać ze mną takie odcinki. Trzymajcie się, piona!